Dawno, dawno temu, w odległej krainie, za wieloma górami, rzekami i lasami, stała pewna wieś. Ludzie w niej żyli spokojnie, bez żadnych utrapień i zmartwień. Do czasu, pewnej nocy stała się rzecz straszna. Albowiem dzieci pasterzy i rolników zostały porwane. Przerażeni osadnicy ustalili jedynie imię potwora, strasznego beboka, który ich dzieci w ciemny las zabrał. Biedni ludzie, nie mając innych możliwości, rozesłali po kraju ogłoszenie, na którym widniał napis: ten, który strasznego beboka, żywego lub martwego, do wsi sprowadzi, ten w nagrodę 3 mieszki złota dostanie. Do wykonania zadania zgłosiło się wielu śmiałków. Wielu zaginęło. Lecz nas interesują losy 2 konkretnych. Wojaka ze Flika i jego towarzyszki, Barbórki. Okej, robimy postój. A może chcesz kiełbasy? Nie, dziękuję. Zostawmy na dalsze szosyjo. Co się stało ze Fliku? Coś cię mierdzi? Moja mamulka dobre kiełbasy rychtowała. Ach ja, i mojej nie chcesz? Nie, o to łazi. Przypomniały mi się czasy, zanim wyjechałem na wojnę. Ach, tak, pamiętam tą historię. Ojciec mi ją prawił. O dzielnym wojaku ze Flikiem zwanym. Och tak, ze Flik był wyjątkowym żołnierzem. Razu pewnego w trakcie straszliwej wojny z królem Kręci Grochem III, ze Flik sam stanął naprzeciw wrogiemu królowi i jego obstawie. Nieprzyjaciel z odległości drwił z bohatera, ale ten niewzruszenie sięgnął jedynie po flintę, uważnie przyjrzał się wrogom. I jak walnęło to całe pole dymem zaszło. Przybocznego króla Zeplik powalił i stał wróg sam wpatrzony z przerażeniem w odległą sylwetkę boja, cały sadzą umazany. Podobno góry się poruszyły od tego wystrzału, a Zeplik jedynie się uśmiechnął i patrzył na uciekającego, poniżonego Kręci Grocha III. Tak, bardzo fada flinta. A nie o to łazi. Z chęcią wróciłbym do chałupy, gdzie matura z kreskami czeka. Zeflik! O, tak, o, przepraszam. Zamarzyłem się na chwilę. Być widzę. Chyba musimy się ściubać. Czas goni. Kto wie, gdzie zapełza szkarada. Chodźmy.
możliwe. Co niemożliwe? Co się już zaś dzieje? Cichaj, babo. Własnym ślipiom nie wierzę. Zobacz, barwórko. Rumcajs. Rumcajs z Liczyna. Co? Po co on tutaj z czeskiej ziemi przybył? Można po naszą nagrodę przyszedł. Gipko, już przed całym kicholem mamy beboka. Masz rację. Rumcajs jest znany w tej części kraju. Jak nie my, to on na pewno sobie ze szkaradą poradzi. Poczekaj. Daj mi tej kiełbasy. No. No, jeszcze brakuje pańskich chleba. No, można jeszcze kluseczek. Kluseczki. Mniam. Co to? Kto tu jest? Właśnie, kto? Ja jestem strachem, nocą, mrokiem. Jestem Bebok. Ukaż się, Beboku. A nancie cię bardzo. A zatem? Bijemy się? Będziesz tak stoć, Zefliku? Strzelaj, Zefliku, strzelaj! O! A to ci ciekawe. Boisz się, Zefliku? Ale czego, co? Co tam masz? To ten pistolet? Snadnie. Ale wróćmy do twoich strachów. Powiedz mi, czego się boisz? A, nie wrócisz do swojej mamulki, do ciepłego domu. To ci przygotuję hekele, karminadle, da trochę żółw. Przestań! Ła! Babo! Był raz jeden niesłychanie dzielny wojak, który miał na imię Zefli. Zefli był na wojnie, narobił wielkiej zawieruchy, natłukł wrogów co niemiara i teraz miałby się poddać przed pierwszym lepszym duchem atakującym wsie? Jesteś legendą? Czy tym, o którym mówią legendy?